Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Wszechmocny Królu Wieczności i Synu Ojca Jedyny, stworzyłeś w raju człowieka na wzór Twojego obrazu. A kiedy upadł zwiedziony, dawnego wroga podstępem, przyszedłeś w ludzkiej postaci, z dziewicy biorąc swe ciało. Dla zjednoczenia nas z Bogiem, Ty sam człowiekiem się stałeś i w chrzcie odnawiasz swe dzieło, zmywając winy grzeszników. Z miłości ku człowiekowi przyjąłeś mękę krzyżową i jako cenę zbawienia przelałeś krew swoją świętą. Gdy żywy z grobu powstałeś, wywyższył Ciebie Twój Ojciec, a my wierzymy z ufnością, że z Tobą zmartwychwstaniemy. Ostań się, Jezu, dla duszy, radością Paschy wieczystej i nas wskrzeszonych Twą mocą do swego przyłącz orszaku. Niech Ciebie, Panie promienny, powstały z martwych po męce i Twego Ojca i Ducha wysławia rzesza zbawionych. Amen. Bóg wywyższył Chrystusa na swoją prawicę, jako władcę i Zbawiciela. Alleluja! Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia, przed kim miałbym czuć trwogę, gdy mnie osaczają złoczyńcy, którzy chcą mnie pożreć. Oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele, chwieją się i padają. Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, moje serce nie poczuje strachu. Choćby napadnięto mnie zbrojnie, nawet wtedy ufność swą zachowam. O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu po wszystkie dni mego życia, abym kosztował słodyczy Pana, stale radował się Jego świątynią. W namiocie swoim mnie ukryje w chwili nieszczęścia, schowa w głębi przybytku, na skałę mnie wydźwignie. Teraz wysoko podnoszę głowę nad nieprzyjaciół, którzy mnie osaczają. Złożę w Jego przybytku radosne ofiary. Zaśpiewam i zagram psalm Panu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg wywyższył Chrystusa na swoją prawicę, jako władcę i Zbawiciela. Alleluja! Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Alleluja! Usłysz, Panie, kiedy głośno wołam. Zmiłuj się nade mną i mnie wysłuchaj. O Tobie mówi serce moje. Szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Nie odtrącaj w gniewie Twego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, mój Zbawco. Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Naucz mnie swojej drogi, Panie, prostą prowadź mnie ścieżką, aby nie zjedli mnie moi wrogowie. Nie wydawaj mnie na łaskę nieprzyjaciół moich, bo przeciw mnie powstali kłamliwi świadkowie i ci, którzy dyszą gwałtem. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i
oczekuj Pana. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących. Alleluja. Wszystko w Chrystusie zostało stworzone i w Nim wszystko ma istnienie. Alleluja. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uczynił godnymi uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł nas do królestwa swego Syna umiłowanego. W Nim mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym z całego stworzenia. Bo w Nim wszystko zostało stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i w Nim wszystko ma istnienie. On jest głową ciała, czyli Kościoła, i On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, by sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Bóg zechciał bowiem, by w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą, to co na ziemi i to co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wszystko w Chrystusie zostało stworzone i w Nim wszystko ma istnienie. Alleluja. Jezus, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przez to i zbawić na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się stawiać za nami. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Gdy ujrzeli Pana, alleluja, alleluja. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Uradowali się uczniowie, alleluja, alleluja. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was będą trwały, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Alleluja. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was będą trwały, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Alleluja. Chrystus powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca. Zanośmy do Niego pokorne błagania i wołajmy. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Pamiętaj, Panie, o wszystkich, którzy pełnią Twoją służbę. Niech dają Twojemu ludowi przykład świętego życia. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Udziel Ducha Sprawiedliwości i pokoju tym, którzy rządzą państwem, abyśmy mogli zgodnie żyć w ludzkiej społeczności. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Obdarzaj nas zdrowiem w życiu doczesnym. Niech ziemia wyda obfite owoce dla dobra tych, którzy cierpią niedostatek. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Chryste Zbawicielu, Ty opromieniłeś swym światłem całą ziemię i wszystkich ludzi poddanych śmierci obdarzyłeś nowym życiem. Udziel naszym zmarłym wiekuistego światła. Wysłuchaj nas, Chryste, żyjący na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty miłujesz niewinność i przywracasz ją grzesznikom. Zwracaj ku sobie serca Twoich sług, wyzwolonych z ciemności niewiary. Nie dopuść, aby utracili światło Twojej prawdy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.